Ekipa Czyste Miasto dba o to, by w Kraśniku panował porządek i ład. Ponadto przysłużyła się społeczeństwu w okresie zimowym. Członkowie ekipy aktywnie uczestniczyli w odśnieżaniu dachów i chodników. Za dbanie o bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców podczas trudnych warunków, a także za ciężką pracę podczas trwającej zimy, wszystkim uczestnikom podziękował burmistrz naszego miasta. Zima odeszła w zapomnienie, ale władze naszego miasta nie zapomniały o trudzie, jaki włożyli pracownicy Czystego Miasta, pracując w tym okresie przy odśnieżaniu. Za rzetelne wypełnienie swoich obowiązków w niełatwych warunkach otrzymali nagrodę pieniężną, którą wręczył burmistrz Kraśnika. Czyste Miasto będzie funkcjonowało przez cały rok. Dzisiejsza premia była premią za zimę. Jak Państwo widzieliście, to co Czyste Miasto robiło w trakcie zimy, to było godne pochwały. Naprawdę, ci ludzie przy dużym mrozie odśnieżali nam chodniki. Dzisiaj już w tej temperaturze nie każdy o tym pamięta, ale tę ciężką pracę trzeba było dowartościować. Osoby, które najlepiej pracowały, otrzymały ofertę stażu, który pomoże im rozwinąć skrzydła i być może w przyszłości znaleźć stałą pracę. Trzy osoby dostały staż w szkole podstawowej numer 3, cztery osoby dostały zatrudnienie przy gimnazjum numer 1. Zostały to wytypowane osoby, które najlepiej sprawdzały się w pracy. Spośród całej 200-osobowej grupy właśnie te osoby najlepiej pracowały i za to dostały tę pracę. Prace społeczne tego typu okazują się więc nie tylko formą tymczasowego zarobku, ale szansą na przyszłość.